Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam wielką dzisiaj przyjemność, bo ze mną jest dwójka gości. Będziemy rozmawiać o historii, o państwach bałtyckich. Pani doktor Barbara Jundo-Kaliszewska, Katedra Teorii Prawa i Myśli Politycznej, Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry państwu. Oraz pan doktor Tomasz Szlachowski, znany już słuchaczom, Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych, również Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Być może takim ważnym powodem, bo dzisiaj będziemy rozmawiać akurat o tym, jak państwa bałtyckie odzyskiwały swoją niepodległość. Takim ważnym wątkiem, który pozwala nam na nowo spojrzeć na wydarzenia 91 roku, jak i sam wcześniej mieliśmy Jesień Narodów 89, są takie same zmiany zachodzące w całym współczesnym świecie. Tutaj mieliśmy kryzys gospodarczy w 2008 roku. Świat i Europa dzisiaj też stoją w obliczu kryzysu wpływającego w ogóle na międzynarodowy ład. Mamy sytuację na Ukrainie, dzisiaj szeroko komentowany Kazachstan. Nie omija oczywiście to Unii Europejskiej. Rośnie jakby w ogóle krytycyzm wobec zasad handlu wolnego, demokracji, globalizacji. Czyli to właściwie, co dało paliwo zmianom właśnie w Europie Środkowej i państwom bałtyckim w 91 roku. Patrząc na to, co się działo, to tworzy nam taką trochę nową perspektywę, jak mamy patrzeć dzisiaj na to, co, jak odzyskiwały państwa bałtyckie swoją niepodległość. Pytanie, czy kwestie właśnie demokracji, globalizacji, takie ustanowionych zasad, to są takie, mają twarde podłoże, są stabilne, jeżeli chodzi o Litwę, Łotwę, Estonię, pani doktor. Z perspektywy 30 lat od momentu samego rozpadu Związku Radzieckiego, bo przecież niedawno, bo w grudniu obchodziliśmy właśnie okrągłą rocznicę zarówno zawarcia postanowienia w Wiskulach, a następnie decyzji Rady Najwyższej Związku jeszcze Socjalistycznych Republik Sowieckich, w wyniku których to tak naprawdę imperium zła przestało istnieć na mapie świata. W świetle wydarzeń zachodzących obecnie, tak jak tutaj pan słusznie wskazał, przede wszystkim na Ukrainie, na Białorusi, ale od kilku dni również w Kazachstanie, możemy stwierdzić, że decyzja podjęta ponad trzy dekady temu przez władze Wilna, Rygi i Tallina, a mianowicie skierowanie swojego wzroku na zachód i powrót do tak zwanej rodziny Europy, była zdecydowanie słuszna i chyba jedynie słuszna. Widzimy, jaką cenę za pozostanie w sferze wpływów Kremla, w pozostanie w tych sojuszach moskiewskich, płacą dzisiaj obywatele Białorusi, Ukrainy. No w tym momencie widzimy Kazachstan, ale pamiętamy przecież o wydarzeniach w Gruzji. Wiemy, w jaki sposób konflikty etniczne są w dalszym ciągu rozgrywane, chociażby w Armenii, które nieustannie powracają tu gdzieś na agendę publiczną. Oczywiście Moskwie jak dotąd udaje się spacyfikować co po niektóre, prawda, spośród tych konfliktów czy też zrywów prowolnościowych wymienionych przeze mnie narodów, jednakże te nawroty, te sytuacje, które nieustannie są dyskutowane w przestrzeni publicznej i budzą ogólnoświatowy tak naprawdę rezonans. Weźmy chociażby pod uwagę sytuację obecną na Kazachstanie, w jaki sposób tutaj reaguje opinia publiczna. To oznacza, że jednak te decyzje, te kroki, te zdecydowane i radykalne dosyć kroki podjęte przez Litwę, Łotwę i Estonię były skuteczne, chociażby przez to, że zakończyły się akcesem najpierw do NATO, później do Unii Europejskiej. I to dzisiaj powinniśmy postrzegać jako konkretny sukces tych elit, które na przełomie lat 80. i 90. XX wieku odpowiadały za kreowanie strategii przyszłościowej, strategii politycznej swoich państw.
Panie doktorze, Ukraina, Białoruś czy kraje bałtyckie wiedzą, są przekonane o tym, że wolność dana krajom bałtyckim nie jest dana raz na zawsze? No, z pewnością ta sytuacja, którą właśnie obserwujemy właściwie, można rzec jeszcze od 2008 roku, czyli od wojny rosyjsko-gruzińskiej, ale oczywiście też ważna data, czyli 2014 rok, początek agresji rosyjskiej na Ukrainę, no i wszelkie kolejne następstwa, włącznie również sytuacją na Białorusi czy dzisiaj w Kazachstanie, pokazują, że rzeczywiście Władimir Putin dąży do odbudowy swojego imperium, Związku Sowieckiego, czy to będzie pod tą czy inną nazwą, ale z pewnością ta polityka Kremla jest niezwykle widoczna i właściwie już Putin się z tym nie ukrywa. Tutaj odpowiadając na pana pytanie, to też pierwotne, które zadał pan na początku, jakby patrząc na to z mojej perspektywy prawnika międzynarodowego, wydaje się właśnie, że te zasady, które legły u podstaw decyzji państw bałtyckich wówczas, kiedy powoływały się na swoje prawo do samostanowienia, prawo narodów do samostanowienia oparte o właśnie prawo międzynarodowe. W tym przypadku myślę, że to też poruszymy jeszcze w naszej dyskusji, ale fakt, że w istocie, w sensie prawnym ten okres przebywania państw bałtyckich w ramach Związku Sowieckiego należy określić jako okupację, nielegalną okupację wynikającą z wcześniejszej agresji sowieckiej na te państwa na początku II wojny światowej, pokazuje, że w istocie państwa te bardzo mocno oparły swoją właśnie narrację polityczną, tą prawną podstawę do niepodległości. To o tyle ważne, że patrząc na inne dawne republiki sowieckie, włącznie choćby z Ukrainą, która rzeczywiście bardzo mocno w ostatnim czasie stara się porzucić tą dawną imperialną spuściznę, ale jednak fakt, że państwa bałtyckie i w sensie prawnym, ale też i politycznym miały niejako najłatwiejszą drogę, choć to też trzeba wziąć w cudzysłów, do własnej niepodległości, pokazuje też jakby aspekt dalszych działań w zakresie właśnie rozumienia swojej przeszłości w Związku Sowieckim, podjęcia działań prawnych, pozaprawnych, dotyczących rozliczeń tego okresu. Zauważmy, że Federacja Rosyjska w ogóle nie podjęła działań w zakresie rozliczenia swojej sowieckiej przeszłości, a na przykład ostatnia decyzja sądu rosyjskiego o likwidacji Stowarzyszenia Memoriał, który był właściwie jedynym takim mechanizmem patrzącym w przeszłość krytycznie, pokazuje, że ta decyzja właśnie państw bałtyckich, ta taka jednoznaczne stanowisko prawne dotyczące właśnie zrzucenia jarzma nielegalnej okupacji sowieckiej ponad 30 lat temu umożliwiła to, o czym mówiła pani doktor, również dość szybką i skuteczną integrację euroatlantycką. No i właściwie to, że chociaż dzisiaj rzeczywiście państwa bałtyckie, nie można mówić o takim pełnym bezpieczeństwie tych państw w sensie działań rosyjskich, no to jednak pewien parasol ochronny ze strony NATO czy Unii Europejskiej z pewnością jest wartością dodaną, której na przykład nie posiada Ukraina czy Gruzja, czy też inne państwa dawne republiki sowieckie. Związek Radziecki formalnie istniał od 30 grudnia 22 roku do 25 grudnia 91 roku. Właśnie 25 grudnia 91 Michał Gorbaczow złożył rezygnację z funkcji prezydenta Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, ale jakby ten proces już trwał wcześniej, już miał wcześniej. To jest tylko chyba dosyć taka symboliczna data. Piszą państwo uproszczenie, właściwie takie zwieńczenie tego całego procesu. Jak najbardziej. Tak naprawdę przyczynkiem do kreacji polityk pamięci, a finalnie do rozpadu także Związku Radzieckiego, stała się przede wszystkim debata publiczna, która została zainicjowana w okresie reform przebudowy Michaila Gorbaczowa, czyli mówimy o drugiej połowie lat 80. XX wieku. Najpierw ograniczenie cenzury, następnie wprowadzenie takich haseł jak jawność i powstanie ruchów narodowych, pamiętajmy, że były one koordynowane początkowo z Moskwy, miały sprzyjać wdrażaniu reform przebudowy w poszczególnych republikach, ale już pod koniec lat 80. XX wieku ta debata publiczna dotycząca przede wszystkim białych plam w historii doprowadziła do tego, że w centrum uwagi państw bałtyckich znalazły się tajne protokoły paktu Ribbentrop Molotow. Przypomnę tylko, że na mocy tego dokumentu podpisanego w 1939 roku
wszystkie trzy republiki bałtyckie znalazły się w sowieckiej strefie wpływów, a następnie zostały inkorporowane w skład Związku Radzieckiego. Takim sztandarowym, historycznym wręcz wyrazem masowego i ponadnarodowego protestu przeciwko zapisom postanowień tajnych paktów, tajnych protokolów do paktu hitlerowsko-sowieckiego był oczywiście łańcuch bałtycki, ogromna masowa manifestacja, gdzie w sierpniu 23 sierpnia 1989 roku, kiedy to w 50. rocznicę podpisania tego dokumentu, niemal 2 miliony osób utworzyło żywy łańcuch, który połączył Wilno z Rygą i Tallinem, i w ten sposób zamanifestowano nie tylko Moskwie, ale również całemu światu chęć odtajnienia tych białych plam, chęć potępienia tego protokolu. I chociaż jeszcze kilka dni właściwie po tej manifestacji Moskwa wzywała Bałtów do wycofania się z tak zwanej separatystycznej polityki, to proszę pamiętać, że już w Wigilię, czyli 24 grudnia tego samego roku, Zjazd Deputowanych Ludowych Związku Radzieckiego uchwalił rezolucję potępiającą ten dokument. W tej chwili, jak wiemy, Moskwa próbuje wycofać się z tej decyzji i obserwujemy próbę rehabilitacji rzeczonego dokumentu. Ale oczywiście nie tylko ta manifestacja doprowadziła do upadku Związku Radzieckiego. Mówimy tutaj o deklaracjach suwerenności, które jako pierwsza jeszcze w listopadzie 1988 roku ogłosiła Estonia, następnie w jej ślady poszły Litwa i Łotwa. W marcu 1990 roku, w przededniu wyboru na pierwszego prezydenta Związku Radzieckiego Michaila Gorbaczowa, władze Litwy ogłosiły akt restytucji niepodległego państwa. Była to pierwsza deklaracja niepodległości. Tak naprawdę Litwa musiała zapłacić za to dosyć wysoką cenę. Mówimy o sankcjach, pierwszych w historii sankcjach nałożonych przez Moskwę na swoją republikę. Mówimy tutaj oczywiście o wydarzeniach styczniowych z 1991 roku, 31 rocznicę, których za kilka dni właściwie będziemy obchodzili. Rozpad Związku Radzieckiego właśnie bardzo dużo oznaczał, nie tylko dla Litwy i dla całego regionu. Właściwie, tak jak wspomniała pani doktor, Litwa wcześniej ogłosiła swoją niepodległość, to rozpad ZSRR bardziej się do tego przyczynił. Litwini zaczęli sami wybierać władzę, sami tworzyć swój dobrobyt. Litwa stała się wolnym, demokratycznym, niepodległym państwem. Ale panie doktorze, jest tak, że urzeczywistnienie tej wizji, o której też pani doktor mówiła, to jest proces długotrwały, trudny, wymagający też różnych konkretnych, często odważnych, wiążących decyzji. To też wymaga przyjęcia przez właśnie rządy państw bałtyckich jakiejś filozofii myślenia integracyjnego, myślenia o strukturach państwowych. Piszą też państwo w tekście, że rozpad ZSRR miał też oczywiście, i wiemy to, ten aspekt instytucjonalno-prawny. I tutaj poproszę pana doktora, jak to wyglądało w praktyce? Rzeczywiście, patrząc na rozpad Wielkiego Imperium Sowieckiego, bo tutaj oczywiście tak też należy postrzegać to państwo, albo przede wszystkim, należy zauważyć, że te dwie daty, właśnie 8 grudnia 91 roku i wspomniana już decyzja Rady Najwyższej Związku Sowieckiego z końca grudnia, to był tylko rzeczywiście wierzchołek góry lodowej, czy też ten aspekt finalny, bo to, o czym mówiła pani doktor, o tych deklaracjach suwerenności, a następnie na przykładzie Litwy akcie proklamacji niepodległości, tej restytucji właśnie odzyskania niepodległości przez państwo litewskie, wskazywało na taki długotrwały proces dezintegracji całego państwa, jakim właśnie był Związek Sowiecki. Więc tutaj należy spojrzeć na to jakby dwutorowo z perspektywy samych państw bałtyckich, jak i generalnie właśnie sowieckiego kolosa. Bo tutaj zauważmy, że ta dezintegracja, patrząc ogólnie, powoduje, że w istocie od Związku Sowieckiego zaczęły odłączać się
poszczególne republiki właśnie w tym okresie przez nas omawianym przed trzema dekadami i w istocie została tylko jedna republika, ta rosyjska, która stanowiła jakby trzon całego związku. Dlatego też, i tutaj ja jestem zwolennikiem tej tezy, chociaż są też zwolennicy innej tezy, że w istocie Federacja Rosyjska, ta współczesna, jest po prostu kontynuatorem prawnym Związku Sowieckiego, czyli w istocie podmiotem tożsamym, co powoduje, że wstąpiła w pełnię praw i obowiązków dawnego państwa i tak naprawdę odpowiada w sensie prawnym za wszelkie działania bezprawne, których dopuścił się Związek Sowiecki w czasie swojego trwania. To działanie Putina współczesne, to budowanie narracji historycznej poprzez choćby artykuły tak pisane jego niby ręką kierowane do Ukraińców, czy właśnie likwidacja memoriału, czy inne działania pokazują, że w istocie Putin bardzo boi się właśnie tego prawnego powiązania ze Związkiem Sowieckim w sensie odpowiedzialności prawnej, ale jednocześnie bardzo dąży do właśnie rehabilitacji całego okresu trwania władzy sowieckiej. Natomiast w kontekście państw bałtyckich, to o czym już mówiła pani doktor, rzeczywiście ten cykl wydarzeń można sprowadzić do takich kilku zasadniczych punktów. Po pierwsze, te deklaracje suwerenności z lat 88-89, następnie akty proklamacji niepodległości, tutaj jeśli chodzi o Łotwę czy Estonię, miały one początkowo charakter warunkowy, dopiero później w toku wydarzeń te państwa również zdecydowały się na taką już pełną niepodległość w sensie deklaracji polityczno-prawnej. Następnie uzyskanie czy odzyskanie kontroli takiej efektywnej nad własnym terytorium właśnie przez władze tychże jeszcze wtedy republik, chociaż już dążących do niepodległości. No i akceptacja tej niepodległości na arenie międzynarodowej przez społeczność międzynarodową. To też było znacznie prostsze, bo o czym już też wspominałem w swojej pierwszej wypowiedzi, rzeczywiście społeczność międzynarodowa przez cały okres zimnej wojny konsekwentnie nie uznawała legalności obecności Sowietów na tych terytoriach państw bałtyckich. Wynikało to z faktu, że w latach 39-40 w czasie II wojny światowej w istocie obowiązywały już prawne regulacje zakazujące wojny napastniczej, które to złamało państwo sowieckie względem państw bałtyckich, a następcze na przykład zainstalowanie tam swoich wojsk, potem władzy politycznej, stworzenie parlamentów ludowych tak zwanych, wszelkie te działania, które teoretycznie wskazywały na dobrowolność przystąpienia państw bałtyckich do Związku Sowieckiego, w istocie w sensie prawnym należy uznać za nieważne i tak społeczność międzynarodowa rzeczywiście to postrzegała i postrzega do dziś, co powoduje rzeczywiście, że to jednoznaczne stanowisko prawne trzech państw bałtyckich bardzo mocno przełożyło się i na prawne, ale i na pozaprawne rozliczenie z okresem sowieckim i w ogóle na rozumienie tego okresu w ostatnich trzech dekadach, bo jednak to się bardzo, bardzo różni, nawet w takim sensie tożsamościowym, jeśli chodzi o porównanie państw bałtyckich z innymi republikami sowieckimi byłymi na czele z Ukrainą, która próbuje ten proces wdrożyć od kilku lat po Majdanie ostatnim, ale z pewnością jest to znacznie trudniejsze niż miało to miejsce właśnie w państwach bałtyckich. Pozwolę sobie tutaj przytoczyć taką typologię teorii odnoszących się do natury z wydarzeń właśnie z 89 do 91 roku. Tutaj zaprezentowała ją pani Jadwiga Staniszkis. Podzieliła je na kilka grup w takim opracowaniu, że pierwsze, że teorią upadku komunizmu był fakt, że komunizm upadł, bo nie był w stanie zapewnić postępu. To była taka teoria modernizacji. Była teoria niespełnionych nadziei. Komunizm upadł, ponieważ nie był w stanie sprostać tym właściwie nadziejom. Jest ta teoria instytucjonalizacji, to pewnie pan doktor mógłby więcej powiedzieć, że podkreśla się tutaj ten planowany dobór instytucji, które jakby miały zmniejszyć przepaść pomiędzy przychodami społeczeństwa a jednostek oraz obniżyć właściwie koszty całej transakcji. Jest też ta teoria globalizacji, że ten koniec komunizmu postrzega się jako następstwo upadku dwubiegunowego porządku świata. I tak finalnie jest teoria samego procesu, czyli zgodnie z którą z chaosu po prostu spontanicznie, samoczynnie powstaje nowy porządek, również i nowy porządek państwa bałtyckich. Pani doktor, gdybym mógł tak poprosić o takie słowo komentarza, wyjaśnienie. Komunizm w państwach bałtyckich upadł, bo?
bo od samego początku nie było zgody na funkcjonowanie tych narodów w realiach narzuconych przez Moskwę. Przypomnijmy chociażby sobie walkę zbrojną tak zwanych leśnych braci, czyli partyzantki antykomunistycznej, która działała przecież jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku. Następnie masowe przesiedlenia, deportacje ludności, które dotknęły przemożną część obywateli tych republik. Oczywiście mówiliśmy wtedy o milczącym pokoleniu, pokoleniu, które w obawie przed represjami zachowywało milczenie i do pewnego okresu czasu oczywiście te wydarzenia pozostawały w kręgach poszczególnych rodzin, ale w momencie, kiedy doszło do pewnych poluzowań, do pewnego ocieplenia, to ta machina ruszyła z przemożną mocą i tak naprawdę już nie było odwrotu. Od momentu, kiedy w przestrzeni medialnej, kiedy tutaj w lokalnych mediach, na wiecach ruchów narodowych Litwy, Łotwy czy Estonii zaczęto poruszać kwestie historyczne, ta sytuacja doprowadziła tak naprawdę do całkowitej secesji, do całkowitego odseparowania się od spuścizny tak naprawdę całego Związku Radzieckiego. Przypomnijmy sobie, że chociażby ewenementem na skalę Związku Radzieckiego była secesja Komunistycznej Partii Litwy w grudniu 1989 roku, która doprowadziła do powstania odlamu tak zwanych patriotycznego odlamu komunistów, tych członków partii, którzy pozostali na platformie KPZR. W przyszłości doprowadziło to oczywiście do pewnego rozmycia i zamazania odpowiedzialności właśnie chociażby członków partii, członków aparatu radzieckiego, tutaj lokalnych komunistów i utrudniła proces ich rozliczania, o którym na pewno za chwilę więcej powie pan doktor. I te wszystkie elementy, te kwestie przede wszystkim niezgody, kwestie represji, kwestie deportacji, które z ogromną mocą powróciły na agendę publiczną na początku lat 90. ubiegłego wieku, a potem znalazły swoje odbicie w poszczególnych dokumentach przejmowane przez Wilno, Rygę czy Tallin, finalnie oczywiście doprowadziły do opuszczenia struktur Związku Radzieckiego. Ja mam pytanie do pana doktora, właściwie dwa, jeszcze takim jednym w skrócie. To był karnawał wolności czy jednak rewolucja? To jest raz pierwsze, jeżeli chodzi o kraje bałtyckie. A drugie, jak właściwie państwa bałtyckie przepracowały sobie ten czas, okres sowieckiej dominacji, również właśnie pod kątem specjalności pana doktora, czyli potem nawet administracyjnym. Jak budować państwo od środka, od podstaw właściwie? Tak, tutaj jeśli chodzi o to pierwsze pytanie, karnawał czy rewolucja, chyba jednak wolałbym, żeby pani doktor się do tego ustosunkowała z tego powodu, że po prostu ma tą perspektywę własną osoby pochodzącej z tych obszarów i wydaje się, że takie jakby definiowanie czegoś z zewnątrz nie do końca przez naukowców, badaczy, ekspertów, nie do końca często pokrywa się z taką społeczną percepcją, bo pytanie, czym jest rewolucja i czym jest karnawał, tak, karnawał wolności, dlatego tutaj trochę się od tego pytania czy odpowiedzi uchylam, nie dlatego, że jest ono jakieś nietrafne, tylko właśnie z powodu, że takie jednoznaczne etykiety bardzo często potem bywają przedmiotem wielu debat publicznych, w mojej istocie trochę niepotrzebnych, bo one właśnie rozmywają za takim parawanem pewnych pojęć, terminologii esencja, a esencją było to rzeczywiście po ponad półwiecznej dominacji sowieckiej z tą krótką przerwą na okupację niemiecką rzeczywiście udało się, no skutecznie udało się wyjść właśnie z tego systemu komunistycznego, totalitarnego i w ciągu kilku, no już 10 lat tak naprawdę dołączyć na trwałe, mam nadzieję, do rodziny europejskiej, do struktur euroatlantyckiej, więc tutaj ta moja odpowiedź może jest niepełna, ale w istocie chciałem właśnie zaakcentować ten najważniejszy, tą rzecz najważniejszą, czyli właśnie efekt finalny, który obserwujemy do dzisiaj. Natomiast z perspektywy rozliczeń, to o czym już tutaj pani doktor wspomniała w swojej wypowiedzi dotyczącej właśnie tego rozumienia okresu sowieckiego, rzeczywiście wydaje się, że patrząc, analizując na
na działania w przestrzeni normatywnej, czyli przyjmowanie odpowiednich aktów prawnych, no i potem stosowanie prawa przez sądy, to wydaje się, że to rozliczenie okresu sowieckiego zostało w sposób taki strategiczny oparte właśnie o rozliczenie okresu stalinowskiego, tych lat późnych 40. i 50., właśnie walki partyzantki niepodległościowej z okupantami sowieckimi, właśnie faktu masowych deportacji mieszkańców ludności państw bałtyckich w głąb Związku Radzieckiego, represje na inteligencji i tego typu działania rzeczywiście są odzwierciedlone przez tą taką strategię państwową wręcz i prokuratorsko-sądową, którą obserwujemy do dzisiaj. Natomiast dużo gorzej, to o czym też pani doktor wspomniała, poszło i cały czas to widzimy, rozliczenie tego okresu późniejszego, lat 70., 80., kiedy rzeczywiście już zaangażowanie samych Litwinów, Łotyszy czy Estończyków, uczestnictwo w partiach komunistycznych, tak, po prostu bycie częścią systemu spowodowało, że dużo trudniej jest wprowadzić na przykład mechanizmy lustracyjne. Cały czas te debaty dotyczące właśnie agentury, KGB i tak dalej trwają w państwach bałtyckich, pomimo działań, które były podjęte na gruncie normatywnym. Rzeczywiście tutaj chodzi o lata 40., 50., ta sytuacja jest zgoła odmienna. Już na początku niepodległości, odzyskania niepodległości, Litwa przyjęła, zwłaszcza tutaj mówimy o Litwie, bo te kroki na Litwie były i są najdalej idące, taką ustawę o ludobójstwie narodu litewskiego, zarówno przez okupację niemiecką, czy przez wykonawców tej okupacji, jak i przez samych Sowietów. I procesy karne, których naprawdę było i jest bardzo, bardzo dużo dotyczących tego okresu, właśnie opierają się o kategorię prawną tak zwanych zbrodni międzynarodowych, czyli zbrodni ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, czy też zbrodni wojennych. Te oczywiście ostatnie dotyczą okresu II wojny światowej i walki tuż po niej. To bardzo ważne, bo w istocie oparcie o te konstrukcje prawne powoduje, że te zbrodnie się nigdy nie przedawniają, co czyni to możliwym, żeby móc ścigać zbrodnie przeszłości, a po drugie wskazuje na cel okupacji sowieckiej, na to ludobójstwo, nie tylko rozumiane jako fizyczna eksterminacja, ale przede wszystkim taka właśnie dominacja jednego narodu czy państwa nad drugim, które ma skutkować pełną asymilacją tego drugiego w pierwszy. I tutaj właśnie takie rozumienie ludobójstwa bardzo, bardzo szerokie jest prezentowane przez sądy litewskie, przez również prokuraturę w swoich aktach oskarżenia, a to z kolei powoduje, że to jednoznaczne stanowisko prawne właśnie dotyczące okupacji sowieckiej bardzo mocno przełożyło się na konkretne działania. I tutaj o ile rzeczywiście należy z takiej perspektywy nawet ilościowej wskazać, że tych procesów było bardzo dużo dotyczących lat 40. czy 50., to jednak też pamiętajmy, że to rozliczenie lat 70. czy 80. już jest znacznie mniej pełne. Pani doktor mówiła o tym właśnie rozmywaniu odpowiedzialności członków partii komunistycznej. To wszystko rzeczywiście ma miejsce i to wszystko również jest rozgrywane przez polityków w tych trzech państwach, ale jednocześnie to jednoznaczne stanowisko prawne spowodowało, że dużo trudniej jest dzisiaj Federacji Rosyjskiej jakby w ten proces ingerować. Dlaczego? Ponieważ te lata 70. czy 80. one już traktowane są w takim sensie polityczno-społecznym bardziej jako swoje własne, a nie ten okres stalinowskich represji lat 40. czy 50., więc w istocie ta debata o przeszłości tej względnie niedawnej, ona raczej koncentruje się w ramach społeczeństwa i sceny politycznej państw bałtyckich, a już Rosja nie ma tak wielkiego wpływu na kształt tych debat, jak mogłoby to być w kontekście właśnie lat 40. czy 50., więc tutaj ta decyzja, rzeczywiście należy ją bardzo mocno pochwalić, bo przysłużyła się właśnie kreacji też tożsamości narodowej czy polityki historycznej państw bałtyckich, którą do dzisiaj możemy obserwować. Jeżeli jeszcze pan Mateusz pozwoli, tylko wracając zdaniem o karnawał, czy o terminologię o karnawał, czy o rewolucję, istnieje także w literaturze określenie parady
suwerenności, to warto dzisiaj w odniesieniu do wydarzeń na Białorusi, ja zachęcam do, jednak do przyjęcia tutaj w odniesieniu do Republik Bałtyckich takiego pojęcia jak pokojowe rewolucje. Rewolucje, które były procesem kilkuletnim, które zajęły państwom bałtyckim, no tutaj co najmniej 3 lata, a tymczasem, lecz mimo wszystko udało się osiągnąć wymarzony czy postawiony cel, czyli osiągnąć niepodległość i uniezależnić się od Moskwy, co jest niezwykle istotne, chociażby dzisiaj z perspektywy Ukrainy czy Białorusi. Pani doktor, chciałem zapytać jeszcze o kwestię budowania polityki historycznej właśnie spośród wszystkich państw powstałych w wyniku upadku Związku Radzieckiego. Właśnie 3 republiki bałtyckie, Litwa, Łotwa i Estonia zajmują miejsce szczególne. Czy obywatele państw bałtyckich próbowali szukać tej polityki tożsamości, budowali swoją narrację wokół tych historycznych faktów, czy odpowiadali sobie na pytania właśnie, kim jest Litwin, kim jest Łotysz? Jak najbardziej. Pamiętajmy, że ta narracja sowiecka narzucona odgórnie po roku 1945 no w dużej mierze wyparła czy zniekształciła fakty historyczne tutaj także z historii Litwy, Łotwy czy Estonii sprzed II wojny światowej. Dlatego też władze czy ruchy wówczas jeszcze pronarodowościowe tych państw sięgnęły do spuścizny międzywojnia, do tego okresu, do tych dokumentów, do tworzonych wówczas narracji historycznych. Jednakże w centrum uwagi i dowody na to znajdujemy między innymi w dokumentach KGB, do których udało mi się dotrzeć chociażby w litewskim archiwum akt socjalnych, pokazują, że jednak skupiano się na losach osób deportowanych, osób represjonowanych, osobach, które wróciły, którym udało się wrócić z tych zsyłek, albo też osób, które nigdy nie wróciły do państwa, tylko emigrowały na zachód. Te elementy, te momenty, ten ruch oporu zdominował debatę publiczną i wokół tej osi tworzono narrację historyczną. W okresie późniejszym doszły do tego także oczywiście wydarzenia z przełomu lat 90., a mianowicie tutaj mówimy o wydarzeniach styczniowych w Wilnie, czy też o budowaniu barykad na Łotwie. Jest to o tyle istotne, że powstająca wówczas narracja historyczna, polityka historyczna w dużej mierze dotykała mniejszości narodowe. Pamiętajmy, że wszystkie te 3 państwa nie były państwami monolitycznymi w sensie etnicznym. Były zamieszkiwane przede wszystkim przez liczną mniejszość rosyjską, a w przypadku Litwy także przez bardzo liczną i również niezwykle aktywną mniejszość polską. Więc tutaj ta linia narodowa, linia lotewska, estońska czy też litewska uderzała często w poglądy czy kwestie tożsamościowe poszczególnych narodów, czego wyrazem chociażby była próba w następstwie, próba utworzenia polskiej autonomii na Litwie. W okresie późniejszym pamiętajmy o procesach na Litwie tak zwanych autonomistów, czy też wojnach pomnikowych w Estonii. Wszystko to oczywiście rzutowało na relacje tych społeczeństw, na wewnętrzne relacje tych społeczeństw i do dziś jest rozgrywane między innymi przez Moskwę. Z jednej strony tutaj słusznie wskazuje pan doktor, że Rosja ma nie do końca może ingerować na kształt naszej debaty publicznej dotyczącą polityki historycznej, ale z drugiej strony wciąż oddziałuje, podobnie jak tutaj w przededniu rozpadu Związku Radzieckiego, na te mniejszości narodowe, prawda, na mniejszość polską, na mniejszość rosyjską w tym regionie. To rodzi pewne niebezpieczeństwo oczywiście. 25 grudnia 1991 roku ZSRR formalnie zniknęło z mapy świata. Dzisiaj rozmawiamy właśnie o rozpadzie Związku Radzieckiego, a kraje bałtyckie. Na zakończenie pani doktor użyła takiego słowa proces i właśnie to wykorzystam w tym ostatnim pytaniu. Poproszę moich gości o słowo komentarza. W tekście piszą państwo, że państwa umacniały swoje struktury, jednakże ten proces nie zakończył się i trwa do dziś. Czego brakuje dzisiaj?
Jeśli mogę zacząć, to brakuje oczywiście wglądu do dokumentów. Te archiwa służb represyjnych czy archiwa poradzieckie udziedziczone przez państwa bałtyckie są mocno dziesiątkowane. Część ich została zniszczona, część ich została wywieziona do Moskwy. Nie mamy również wglądu do dokumentów, które są przechowywane w Rosji. W związku z powyższym lustracja, która nieustannie powraca na agendę publiczną państw bałtyckich, oczywiście powinna być dokonana w sposób niezwykle rozważny i najlepiej w momencie, kiedy oczywiście otrzymamy wgląd również do archiwów tych znajdujących się w tej chwili pod opieką czy i zamkniętych przez Kreml. Więcej na ten temat na pewno powie Tomek. Tak, rzeczywiście tutaj, rzeczywiście zgadzam się z panią doktor. Tutaj wydaje mi się, że ta ingerencja Rosji, no bo z jednej strony właśnie te archiwa KGB, które znajdują się wciąż w Moskwie, których Moskwa nie otwiera, choćby dla badaczy, tak, czy przede wszystkim, ale także oczywiście dla samych państw i ta ingerencja, to włączanie się w politykę wewnętrzną również państw bałtyckich, o czym mówiła pani doktor, też w istocie na przykład akcentuje, powiedziałbym, kolaborację części społeczeństw bałtyckich z Niemcami w czasie II wojny światowej i wydaje się, że ten aspekt, oczywiście on dzisiaj pewnie nie dominuje aż tak w dyskursie publicznym, ale bywa wykorzystywany właśnie przez Rosję na takie etykietowanie, które bardzo często widzimy i w odniesieniu do Ukrainy, prawda, gdzie podnosi się kwestie neonazistowskiego rządu po Majdanie, czy Białorusi, tak, czy innych tego typu sytuacji, gdzie zawsze ten aspekt pewnego nacjonalizmu, szowinizmu jest przez Moskwę narzucany. Wydaje się, że patrząc i w sensie prawnym, ale i takim politycznym, ten aspekt właśnie udziału państw bałtyckich czy konkretnych ludzi z tych społeczeństw w Holokauście chociażby wciąż wymaga dalszych badań, ale też i takiego bardziej odważniejszego działania ze strony samych państw. Tutaj w latach 90. powstały takie trzy komisje historyczne prezydenckie, bo właśnie prezydenci tych trzech państw bałtyckich je stworzyli w swoich państwach, które miały być takim pokazem otwarcia na właśnie debatę o trudnej przeszłości, gdzie nie tylko te państwa czy te narody były ofiarami działań okupantów, ale także były współsprawcami. Wydaje się, że zawsze te trudne, te ciemne strony historii, nie tylko tych państw, każdego narodu czy państwa, są zawsze tym najtrudniejszym elementem do rozliczenia, do takiego spojrzenia w lustro, prawda, bardzo krytycznego, a to pamiętajmy, że bardzo mocno jest wykorzystywane przez właśnie Moskwę w swojej z kolei narracji historyczno-polityczno-międzynarodowej, bo tutaj wspominałem o tych różnych procesach, które toczyły się w procesach karnych, gdzie na przykład za zbrodnie ludobójstwa byli skazywani dawni sowieccy funkcjonariusze. Od razu była taka kontra ze strony Kremla, że przecież to jest przepisywanie historii, a tak naprawdę Litwini są współtwórcami Holokaustu i zagłady Żydów. Więc tutaj powiedziałbym, że na tej kanwie, o której mówimy dzisiaj, czyli właśnie na kanwie rozliczeń przeszłości, ja bym tutaj jednak postulował, żeby ta część historii była, no, nie była gdzieś pod ten tak zwany dywan zamieciona, bo to zawsze może się odbić niekorzystnie na samych państwach i gdzieś tam nie pozwoli na takie pełne zintegrowanie również na płaszczyźnie tożsamościowej polityki pamięci właśnie trzech państw bałtyckich z resztą Europy, tutaj mówię zwłaszcza o Europie Zachodniej, więc podsumowując ten wątek, o ile rzeczywiście ten stopień rozliczeń z sowietyzmem, z sowietyzacją jest znaczny i to trzeba podkreślić, to chyba jednak ta ciemna karta historii wciąż wymaga większego zaangażowania, nie tylko prawnego, także społecznego i takiego przepracowania właśnie tego okresu przez trzy społeczeństwa bałtyckie. Jak się okazuje, pomimo upływu lat od upadku komunizmu, to co się działo w 91 roku nie przestaje absorbować i czytelników, i badaczy, czego efektem jest nasze spotkanie. Serdecznie dziękuję moim gościom, pani dr Barbara Jundo-Kaliszewska z Katedry Teorii Prawa i Myśli Politycznej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Oraz pan dr Tomasz Lachowski, Katedra Prawa Międzynarodowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.